Dziś obchodzimy trzecią konferencję naukową z okazji jubileuszu stulecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Czy Pana zdaniem żyjemy w bezpiecznym otoczeniu? Tak, żyjemy w bezpiecznym otoczeniu. Oczywiście nie brakuje nam wyzwań związanych zarówno z bezpieczeństwem wody, powietrza, jak i bezpieczeństwem żywności, ponieważ pojawiają się nowe wyniki badań, które zresztą będziemy prezentowali i dyskutowali podczas dzisiejszej konferencji. Natomiast z perspektywy rozwoju naukowego Instytutu Badawczego nieustannie podejmujemy działania zmierzające do tego, aby jeszcze bardziej intensywnie przyglądać się zarówno wpływowi klimatu na zdrowie Polaków, także nowym rozwiązaniom w kontekście badania składu chemicznego czy składu mikrobiologicznego żywności, a także bezpieczeństwu wody powszechnie używanej i także w działaniach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego monitorowanej pod względem jej bezpieczeństwa, a także produktom, które mają kontakt z wodą. To też jest niezwykle ważny obszar naszej działalności. Wydajemy w tym zakresie atesty dla produktów, które kontaktują się z wodą, więc zarówno działalność doradcza, jak i działalność naukowa to bardzo ważne obszary w wymiarze zdrowia środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. Jak wypada Polska pod kątem bezpiecznego otoczenia na tle innych krajów europejskich? Myślę, że na tle innych krajów europejskich nie powinniśmy się wstydzić. Oczywiście pojawiają się nowe wyzwania i nowe problemy, natomiast generalnie sytuacja zarówno bezpieczeństwa żywności, jak i wyzwania klimatyczne, które no, niestety są wyzwaniami uniwersalnymi, stawiają przed nami nowe cele. Aktualnie rozpoczynamy projekt analizy wpływu klimatu, warunków klimatycznych na sytuację zdrowotną ludności. Gromadzimy, jak Państwo wiecie, dane dotyczące przyczyn zgonów, także chorobowości szpitalnej, a także korzystamy z danych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie chorobowości. I te dane chcemy teraz skorelować z informacją na temat zanieczyszczenia powietrza. Jest to chyba najszerzej dyskutowany obecnie obszar zdrowia środowiskowego. Coraz więcej informacji na temat szkodliwego wpływu tych zanieczyszczeń w postaci smogu. Już nie tylko na choroby układu oddechowego, także choroby alergiczne, ale również choroby układu krążenia. Chcemy bardzo dokładnie zbadać tę sytuację w kontekście Polski, aby zweryfikować te dane, które docierają do nas z literatury międzynarodowej. Jakie działania zamierzają Państwo podjąć w najbliższej przyszłości, aby wzmocnić bezpieczeństwo żywności? Tak, w obszarze rozwoju Instytutu dotyczącego bezpieczeństwa żywności przede wszystkim w przyszłym roku kończymy projekt EpiBaza, czyli cyfrowego obiegu informacji na temat bezpieczeństwa żywności, kontroli próbek, tak aby te informacje były dostępne praktycznie online. To pozwala zarówno na badania naukowe, jak i taki aktywny sposób doradztwa jednostkom samorządu terytorialnego czy producentom żywności. Ale to przestrzeń cyfrowa, oczywiście badania naukowe, przeglądy systematyczne. Nie ukrywam, że chcielibyśmy w przyszłym roku także zainwestować w rozwój samego laboratorium referencyjnego. Tutaj też aktywnie pozyskujemy środki na tego typu działalność, więc kontynuujemy wsparcie Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli żywności poprzez laboratorium referencyjne, natomiast równolegle prowadzimy badania naukowe nowych potencjalnych zagrożeń żywności.